Był pomnikiem, dziś jest symbolem głupoty człowieka. Ktoś podpalił jesion, który od 22 lat był pomnikiem przyrody w Tarnowskich Górach. Drzewa nie uda się już odratować. Mieszkańcy są oburzeni takim aktem wandalizmu. No, nie fajnie to, no ale co zrobić? No, na niektórych rzeczy nie ma się wpływu. Od tego są teraz służby, żeby to zlokalizować, tego albo tych, nie? No bo to nie wiadomo, to może być jakiś chuligani, no przede wszystkim chuligani i wandale, no co zrobić? Drzewa już nie uda się odratować. No nie, to nie, no choćby się tam posadziło 10 w tym miejscu, niestety, jeżeli to zabytkowe, to jest tam ileś 100 lat może miało, albo 100 lat, no szkoda. Do podpalenia doszło 2 grudnia około godziny 12:30. Wtedy Straż Pożarna otrzymała informację o powalonym drzewie w okolicach ulicy Powstańców Warszawskich. Na początku przypuszczano, że drzewo przewróciło się pod wpływem sił natury. Na miejsce został wysłany jeden zastęp Ochotniczy Straży Pożarnej, który potwierdził tę informację, że zostało powalone drzewo na jezdnie. Jednakże zlokalizowane też zostało w tym drzewie żarzenie się. Drzewo się po prostu usytliło. Zostało ten pożar również ugaszone, drzewo zostało usunięte na pobocze. Ze zniszczeniem pomnika przyrody nie mogą się dziś pogodzić urzędnicy w Tarnowskich Górach i zapowiadają, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Przede wszystkim było najpierw niedowierzanie, jak można było czegoś takiego w ogóle się dopuścić. Natomiast no tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że drzewo na pniu miało ubytek taki u podstawy. No i to prawdopodobnie skusiło kogoś do tego typu zachowania. Natomiast no, to był szok, naprawdę weryfikacja tego najpierw w naszej jednostce Straży Pożarnej Ochotnicza, która tam jakby rejonowo jest przypisana. No i niestety udało się to potwierdzić, dostaliśmy też zdjęcia, byliśmy na miejscu, potwierdziły koleżanki, że tutaj to drzewo po podpaleniu uległo wywróceniu. Nie wiadomo, ile lat miał podpalony jesion, bardzo możliwe, że około 100. Na razie nie wiadomo, co miasto zrobi z drzewem, bardzo możliwe, że nie zostanie usunięte i zostanie na swoim miejscu.